pomysł, by tradycyjną szopkę bożonarodzeniową urozmaicić elementami nawiązującymi do Cieszyna, pojawił się 3 lata temu. Tego zadania podjął się Marek Śmierciak. Co roku szopkę wzbogaca o nowe elementy, zmienia wystrój, ułożenie. W tym roku takich zmian również nie zabrakło. Z nowości w tym roku są przede wszystkim góry. Powiedzmy nasze polskie góry. Po lewej stronie Betlejem, a po prawej stronie Cieszyn. No, szperając po kościelnych zakamarkach znalazłem jeszcze parę figurek, więc dołożyłem to, co było możliwe i trochę wypełniło to całą przestrzeń szopki. Również dołożyłem choinkę, której w zeszłym roku nie było. No i zrobiłem też między innymi taki podkład muzyczny, który tańcuje zespół cieszyński, więc niech będzie i słychać. No, strony też się tutaj zmieniły, bo w zeszłym roku szopka była po drugiej stronie. Tak? No jest jakby odwrotność. Odwrotność tej szopki, więc była kiedyś z prawej strony. No jest całkowicie zmodernizowane. Ponad 40 godzin jest spędzenia tu w kościele. Na ułożeniu tego wszystkiego, na przygotowaniu? Na samym ułożeniu. No, na przygotowaniu już od września. Na przygotowaniu od września, czyli co pan takiego robi? To trzeba jakiejś renowacji, trzeba odmalować te figurki, czy jak to wygląda? No to jest praktycznie robota od nowa, bo to wszystkie góry to jest wszystko nowość. No niektóre rzeczy trzeba poprawiać, no trochę zniszczył się Florian. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.